Kierowca Hondy jechał ulicą Działkową, ale za szybko, przez co na zakręcie stracił kontrolę nad kierownicą, wpadł w poślizg i uderzył w barierki. Zauważył to przejeżdżający patrol. Podczas legitymowania okazało się, że 35-letni mieszkaniec Legnicy posiada prawo jazdy aż miesiąc. Podczas rozmowy z policjantami wyczuli od niego silną woń alkoholu. Poddano go badaniu alkomatem, który wykazał 2,4 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Jak się szybko okazało, nie był to koniec problemów mężczyzny. Ponadto przeprowadzono badanie narkotesterem, który wykazał, że mężczyzna znajduje się pod wpływem metamfetaminy. W efekcie stracił prawo jazdy, a niebawem przekona się, jaki wyrok wyda w jego sprawie sąd. Mężczyźnie grozi nawet 3-letnia odsiadka.